Cześć Wam! Jesteśmy uczennicami Liceum nr 3 imienia Orła Białego w Jaworznie. Nasza czwórka w tym filmiku chciałaby Wam przybliżyć mniej więcej, jak wygląda nasza szkoła. A więc usiądźcie wygodnie i zapraszamy na seans. Zaraz koło wyjścia znajduje się nasza ogromna szatnia. A idąc na wprost, możecie dostrzec patrona naszej szkoły, Orła Białego, znajdującego się koło sekretariatu i siedziby pani dyrektor. Na pewno do naszych atutów można zaliczyć salę gimnastyczną. Jest to idealne miejsce do na przykład gry w siatkówkę. Jeśli wcześniej nie lubiłeś tego sportu, to tu na pewno Ci się spodoba. Mamy tu bardzo dobrze wyposażoną klasę informatyczną. Skoro znajdujemy się już na pierwszym piętrze, możemy Wam pokazać najpopularniejsze miejsce w całej szkole, czyli antresolę. Tutaj, z okien, macie widok na nasze boisko szkolne. Z antresoli można się dostać na stołówkę i bibliotekę. A propos biblioteki, pokażemy Wam, jak wygląda w środku. Jesteśmy przekonani, że oprócz lektur szkolnych znajdziecie tam inne interesujące Was treści.
Korzystając z okazji, że złapaliśmy panią profesor Bezę, poprosiliśmy ją, aby pokazała nam jej salę fizyczną, w której znajduje się wiele ciekawych pomocy naukowych. Parę kanap i puf na korytarzach tworzy miłą odmianę od drewnianych stołków. Chill zone. To kolejne miejsce, które nasi uczniowie kochają. Jak widzicie, w chillzone możecie znaleźć tablice kredowe czy materiałowe, na których można przyklejać i dopisywać swoje własne myśli. Mimo wielu pucharów na ścianach, większą uwagę wśród uczniów przyciąga nasze pianino. Naprzeciw strefy chillu znajduje się sala konferencyjna, która jest jednocześnie jedną z sal językowych, konkretnie języka francuskiego, a uczy tam pani profesor Goryczka. Teraz zapraszam Was do jednej z klas polonistycznych, w której uczy pani profesor Rola. Natomiast naprzeciwko niej znajduje się sala pani profesor Mocek. Jest to, jak możecie zobaczyć, klasa matematyczna. Thank you.
Tak przeozdobiony korytarz zawdzięczamy pani profesor Ćwiertni. Właśnie wchodzimy do jej klasy. Uczy ona języka angielskiego, jak zresztą możecie się domyślić po wystroju sali. A tu kolejna z sal, w której możecie zobaczyć pana profesora Ciołczyka podczas lekcji języka angielskiego. Następnie mamy klasę pani profesor Kulik, uczącej języka niemieckiego. Sala geograficzna, należąca do pani profesor Szczepanik. Będziecie mieli okazję zapoznać się z tym miejscem podczas lekcji podstaw przedsiębiorczości czy geografii, jeśli dołączycie w nasze szeregi. Jak widzicie, znajdują się tu liczne mapy, globusy i książki geograficzno-przyrodnicze oraz wiele, wiele więcej. Naprzeciwko sali geograficznej jest sala biologiczna należąca do pani profesor Szczyżycy i pani profesor Żmud. Jest to jedna z najciekawszych sal w naszej szkole, bo znajdują się w niej rzeczy, które zaintrygują nie tylko biochemowców, ale i osoby z innych kierunków. Idąc dalej, po drugim piętrze możecie dotrzeć do sali historycznej, w której uczą pani profesor Popławska i pani profesor Kaszuba. Ale na filmiku zastępuje je teraz Emilia, która z pasem opowiada o bitwie pod Termopilami. Thank you.
Kolejna sala to sala pani profesor Kantor. Jak możecie spostrzec, to miejsce tylko dla chemików, którym będziecie mieli do czynienia z wieloma doświadczeniami. Oczywiście pamiętajcie, aby zachować tam szczególną ostrożność. Na tyle. Całkiem niezła ta nasza szkoła, co? Ale jak to mówią, nie uwierzę, póki nie zobaczę. Także jeśli chcecie się przekonać na własnej skórze, to zapraszamy Was we wrześniu w nasze progi. Czyli co chce jeszcze Pani przekazać przyszłym uczniom szkoły? Że na pewno nie będą żałować swoich wyborów. Jeżeli tutaj przyjdą, myślę, że nie będą żałować. Zresztą nie wiem, nie spotkałam się do tych, jak rozmawiam z uczniami, żeby żałowali swoich wyborów.